Cześć, tu Wiesława. Drodzy widzowie, kontynuujemy naszą sycylijską przygodę i dzisiaj jedziemy do Taorminy, jednego z najbardziej urokliwych miasteczek na wyspie. Niech Was ogarnie La Dolce Fare Niente i otuli sycylijskie słońce. Zapraszam na film. Z Katanii do Taorminy pojedziemy pociągiem Trenitalia. W tym celu idziemy na dworzec. Kupujemy i kasujemy bilety. Dodam, że we Włoszech bilety kasujemy przed rozpoczęciem podróży w kasownikach umieszczonych w budynku dworca lub na peronie. Po ponad godzinnej podróży urozmaiconej pięknymi widokami za oknem docieramy na miejsce. Już mały dworzec w Taorminie robi wrażenie i jest przeuroczą zapowiedzią tego, co zobaczymy dalej. Taormina jest położona tarasowo na zboczu wzgórza Monte Tauro i aby z dworca dotrzeć do starego miasteczka, należy skorzystać z busa lub na pieszo wspiąć się krętą ścieżką. Dużo chętnych czekało na busa, więc wybraliśmy pieszą wędrówkę i to był bardzo dobry wybór, bo widoki po drodze były po prostu przepiękne i do tego cisza i tylko śpiew ptaków, zieleń, ciepło wiosennego słońca i zapach morza. Przekroczyliśmy południową bramę miasta, Porta Catania, która daje początek głównej ulicy Umberto I. Dalej docieramy do Piazza del Duomo z XIII-wieczną katedrą świętego Mikołaja z Bari oraz fontanną Tauro z 1635 roku. Na jej szczycie umieszczono symbol Taorminy. Pół kobietę, pół byka z koroną na głowie, z kulą w lewej i strzałą w prawej ręce. Spacerujemy dalej główną ulicą, mijając sklepy z pamiątkami, sycylijską ceramiką. Docieramy do kolejnego placu, malowniczego placu 9 kwietnia. Widzimy tutaj dawny 15-wieczny kościół świętego Augustyna, dziś siedzibę biblioteki miejskiej, wieżę zegarową połączoną z bramą Porta di Mezzo z XII wieku oraz kościół świętego Józefa. Plac oddziela grecko-rzymską część miasteczka od średniowiecznej. Stąd roztacza się przepiękny widok na Etnę i plażę w Naxos. Bramą Porta di Mezza opuszczamy plac i zatapiamy się ponownie w wąskich, kolorowych uliczkach Taorminy. Dźwięki sycylijskiej muzyki znowu przywiodły nas do placu 9 kwietnia.
zakryto gory, lubuj zabili błąd, a ja na sali błądu na wina się ma. I tutaj również w klimatycznej pasticcerii kupiliśmy arancino, czyli tradycyjną przekąskę w formie spłaszczonej kulki ryżu nadziewanej mięsnym ragu i serem w lekkiej panierce. W Taorminie bywają światowe gwiazdy filmu i muzyki, ponieważ co roku latem odbywa się tutaj festiwal Taormina Arte, łączący muzykę, teatr, film i taniec. Mimo to miasteczko zachowało lokalny sycylijski koloryt, który nadają mu cukiernie, lodziarnie, małe restauracje i sklepiki z pamiątkami i wystawami prac lokalnych artystów, przeplatane ze sklepami światowych marek. Teraz mijamy kościół świętej Katarzyny, a tuż obok pałac Corvaja. Uliczką między kościołem świętej Katarzyny a pałacem Corvaja dochodzimy do ruin rzymskiego Odeonu, zbudowanego z czerwonej cegły adobe na rozkaz imperatora Cezara Augusta Oktawiana. W XIX wieku jego ruiny zostały odkryte przez archeologów i dziś są pomnikiem starożytności w Taorminie. Kolejna godzina wędrówki zaostrzyła apetyty, więc poszukajmy dobrego miejsca na obiad i zupełnie przypadkowo trafiliśmy do klimatycznej małej restauracji. Przy stolikach miejscowi, więc na pewno będzie dobrze i się nie pomyliliśmy. Dzisiaj postawiliśmy na pizzę, która była buonissima. Tam też poznaliśmy pana, Polaka, który od wielu lat mieszka w Taorminie. Opowiadał nam o urokach i trudach życia tutaj i podpowiedział, że oprócz turystycznej trasy Saracenów, drogą krzyżową możemy dojść do leżącej nad Taorminą miejscowości Castelmola. To była świetna rada, albowiem na tej drodze nie spotkaliśmy nikogo, a widoki były naprawdę obłędne. Popatrzcie. W oddali, tam pod chmurami, widzimy zarys kontynentu. Jest to czubek apenińskiego buta, czyli Kalabria. Długie zimowe miesiące sprawiły, że widok zieleni, ogromnych opuncji i kwitnących kwiatów i migdałowców, tak pięknie współgrających z błękitem Morza Jońskiego, wprawił nas w naprawdę euforyczny nastrój. Co chwilę zatrzymywaliśmy się, nie mogąc uwierzyć, że jesteśmy w tak pięknym miejscu. Doszliśmy do XII-wiecznego kościółka Madonna della Rocca. Na jego tyłach biegnie ulica o tej samej nazwie, skąd roztacza się widok na Taorminę, Naxos, Etnę i oczywiście morze. Thank you.
Niestety, zamek w Castelmulla, a właściwie jego ruiny, był niedostępny do zwiedzania, więc pełni zachwytu, mając tym razem przed sobą panoramę, wracamy do Taorminy. Mijamy kolejny ciekawy zabytek, XIV-wieczny Palazzo Badia Vecchia. Mieszkały tu ważne osobistości władz miejskich, współcześnie używany jako urząd pocztowy, a następnie jako siedziba Muzeum Archeologicznego. Teraz nasze kroki kierujemy do najciekawszego punktu Taorminy, czyli starożytnego greckiego teatru, Teatro Antico di Taormina. Jest on drugim co do wielkości, po tym w Syrakuzach, antycznym teatrem na Sycylii. Na widowni o średnicy 109 metrów mogło zmieścić się 10 tysięcy widzów. Teatr pochodzi z epoki helenistycznej i skierowany jest nietypowo w stronę południową, prawdopodobnie z powodów strategicznych, ale również ze względu na panoramę, ponieważ starożytni Grecy doskonale potrafili wykorzystać naturalną scenografię, a tutaj widok jest nieziemski na morze i Etnę. Na terenie teatru, na wzgórzu, jest taras widokowy z kawiarnią. Można stąd oglądać położoną w dole plażę Mazzarra, do której dojeżdża się kolejką linową lub wąską ścieżką, a z plaży można przejść na wyspę Isola Bella. Na wyspie znajduje się prywatna rezydencja, która była własnością m.in. Ferdynanda I Bourbona. W 1983 roku została przejęta przez region i uznana za obszar chroniony przyrodniczo. Tuż przy teatrze mijamy pięciogwiazdkowy Grand Hotel Timeo, który działa od 1874 roku. Wtedy to Taormina stała się ulubionym miejscem arystokratów, magnatów i artystów z całej Europy. Dalej schodzimy w dół ulicami Via Timoleone, Via Basia, Via Ginazio i Via Bagnoli Croce i dochodzimy do ogrodów Villa Comunale. Villa Comunale to prawdziwe zielone płuca Taorminy, położone na skale z egzotycznymi roślinami, kolorowo kwitnącymi krzewami i kwiatami, ozdobnymi budowlami wzniesionymi przez Lady Travellini i zapierającym dech w piersiach widokiem na Etnę. Thank you.
I oto ona, królowa Etna, w całej okazałości, skąpana w blasku zachodzącego słońca. Nasz pobyt w Taorminie dobiega końca. Podzielam opinię, że jest ona prawdziwą perełką wśród sycylijskich miast i naprawdę warto było ją zobaczyć. A tymczasem zobaczmy, jak wygląda wnętrze budynku dworca w Taorminie. Po prostu zachwycam się i księżycem w pełni także. Dobranoc.